Będziemy walczyć z jego nieśmiałością, które zresztą, o którą on też sam wspomina, ale powiem wam szczerze, ciężko nazwać nieśmiałość wadą, bo na przykład dla mnie to jest urocze. No ale wiadomo, w tańcu to może czasami przeszkadzać, więc będziemy z tym walczyć i mam nadzieję, że Rafał utworzy na parkiecie swoją męskość, odwagę. Nie, no nie bój się tego, bo to jest wiadomo, no normalne, tak? Jak na początku Rafał to miał problem z koncentracją, nie mógł się skoncentrować na treningach. Jak ja mu mówiłam, patrz w oczy, no bo taniec musimy patrzeć na siebie, nie może tak, że on obok gdzieś patrzy albo w podłogę. Więc mieliśmy na początku problem z jego koncentracją, ale generalnie uważam, że nie będzie miał z tym problemów. Widziałam trochę, jak inne pary radzą. No powiem szczerze, mi się wydaje, że to będzie bardzo mocna edycja taneczna, jeżeli chodzi pod kątem tańca, więc mi się wydaje, naprawdę będzie na kogo popatrzeć.